Cześć, tu Ernest! W tym sezonie fabuła Fortnite pędzi do przodu i nie zatrzymuje się. Dopiero co na wyspę zawitała nowa miejscówka Ant-Mana, a na wyspie pojawił się kolejny fragment świata z komiksu Marvela. W tym filmiku przekażę wam ciekawostki na temat ostatnich zmian na mapie i nie tylko. Do omówienia mamy aż 8 tematów, ale zanim zaczniemy, to oto kilku z moich wspierających z kodem Ernest. Dzięki wielkie za wsparcie. Mój kod jest taki sam jak nazwa mojego kanału, czyli Ernest. Do gry już wszedł nowy pakiet startowy, więc koniecznie przed zakupem pakietu startowego wpiszcie kod twórcy. Dzisiaj zaczniemy od tematu odbijania promieni światła w Fortnite. Już wam mówię, o co chodzi. Nvidia, producent najmocniejszych kart graficznych na świecie, na swojej ostatniej transmisji na żywo wczoraj wieczorem ogłosiła nowe karty graficzne, monitory, ale również i nadejście technologii RTX do świata Fortnite. RTX to, w skrócie, technologia, dzięki której karta graficzna potrafi utworzyć obraz, śledząc promienie światła w czasie rzeczywistym. W Minecrafcie na przykład RTX jest już od jakiegoś czasu i pasuje tam idealnie. Światło realistycznie się odbija i dociera w różne zakątki świata, a do tego odbicia na różnych powierzchniach poprawnie na żywo przedstawiają otoczenie. Rzućmy okiem na odbicia Fortnite, takie jakie są dzisiaj. Tutaj mała ciekawostka, są one często kompletnie nieprawdziwe albo niepoprawne. Ponieważ Fortnite nie jest wyposażony w technologię RTX, musi korzystać z różnych sztuczek. Raz mogło to być po prostu płaskie zdjęcie otoczenia, nałożone na jakiś obiekt, a innym razem rozmazany obraz naszej postaci, skopiowany na lustro. Jak na przykład tutaj, to lustro zamiast odbijać mi na żywo od przodu, na lustrze jest pokazane to, co gra już wyrenderowała. To są moje plecy odbite w lustrze. Nie chcę się aż tak zagłębiać w technikalia na ten temat. Odbicia po prostu są niepoprawne. Dzięki różnym trikom graficznym woda akurat wygląda w porządku. Ale nie spojrzymy sobie w niej we własne oczy. Oto zwiastun technologii RTX w Fortnite. Spójrzcie tylko na to. W Fortnite dzięki RTX wszystkie pojazdy, gracze i nie tylko będą odbijane na powierzchniach hełmów, na oknach, na wodzie. I to jest właśnie moc RTX od Nvidia. RTX ma też poprawić cienie. Jestem ciekaw, jak to wpłynie na rozgrywkę. W tym miejscu na przykład będzie można dostrzec odbicie przeciwnika, który stoi przed szklaną ścianą. Normalnie go nie zobaczymy, bo ta ściana by go nam zasłoniła. Nie mogę się też doczekać akcji, gdzie ktoś stoi w toalecie i nagle widzi w lustrze odbicie palucha rybnego, który zagląda przez okno. Nvidia dała też znać, że w Fortnite będzie dostępna opcja włączenia funkcji DLSS, która dzięki sztucznej inteligencji renderuje grę w niższej rozdzielczości, ale o takiej samej jakości obrazu, co na wysokich rozdzielczościach. To ma potencjał zwiększyć FPS w Fortnite. Nie jest to już aż tak ekscytujące, ale zawsze coś. Mam jeszcze kilka zdjęć porównujących Fortnite z włączonym i wyłączonym RTX. Na pierwszy rzut oka nie widać zbyt wielu zmian, ale przyjrzyjcie się powierzchni samochodów, szkieł i na cienie. Zauważcie, ile głębi dodają odbicia i poprawione cienie. Niektórzy z was pewnie teraz się zastanawiają, ale po co to komu? Sytuacja wygląda tak, że nie każdy gra na najniższych ustawieniach, aby wycisnąć jak najwięcej FPS-ów. Niektórzy lubią nacieszyć się dobrą grafiką. I to właśnie dla tych osób jest ta funkcja. Będę z wami szczery, ja wyłączam cię, gdy gram, ale jak RTX wejdzie do gry, to z wielką chęcią przeprowadzę różne testy. Technologia RTX jest dostępna na komputerach i laptopach z kartami graficznymi RTX od Nvidia. Na konsolach, telefonach i tak dalej tego nie będzie, ale może będzie na konsolach nowej generacji? Podkreślam jeszcze raz. RTX jest tylko dla kart graficznych RTX od Nvidia. Na dzień dzisiejszy nie znamy dokładnej daty wyjścia tej opcji, ale nowe karty Nvidia wychodzą 17 września. W moim ostatnim filmiku omówiłem nadchodzące skiny i supermoce superbohaterów. Jednym z nich był Czarna Pantera. Dzień później po wstawieniu tego filmiku do gry wchodzi punkt orientacyjny z pomnikiem Czarnej Pantery. To kolejny fragment świata dosłownie wycięty z uniwersum Marvela. Spójrzcie tylko, jakie to ogromne! Pomnik Czarnej Pantery wygląda niesamowicie, ale co z tą Czarną Panterą? Słuchajcie, mi się wydaje, że te półkule, które wlatują do świata Fortnite przez szczeliny, są zapowiedziami tego, co nadejdzie do gry. Punkt orientacyjny z pomnikiem Czarnej Pantery ma potencjał zamienić się w większą miejscówkę, poświęconą tej postaci. Dzięki wyciekom wiemy, że do gry w tym sezonie wejdą supermoce Czarnej Pantery. W plikach gry są już nawet dźwięki związane z tą supermocą.
Wraz z tymi zmianami na wyspie do przodu rusza projekt Tony'ego Starka. Z każdym dniem jego nadajniki działają na coraz to wyższych obrotach. Zaczęły one już emitować intensywnie wiązki energii, które formują ogromną zieloną kopułę wokół północno-wschodniej części wyspy. W niektórych miejscach widać już tą kopułę, ale jest ona na dzień dzisiejszy niewyraźna. Już za kilka dni jednak powinna być solidniejsza i gęstsza. Nadal nie wiemy, co jest planem Tony'ego Starka, ale załóżmy, że Tony Stark teraz testuje technologię szczelin. Pod kopułą Tony'ego pojawiają się w różnych miejscach szczeliny, co zdradza nam, że są one prawdopodobnie częścią jego planu. Na jego tablicy w warsztacie widać przeróżne notatki i jedna z nich prezentuje połączenie jego świata ze światem Fortnite. A jego działalność na wyspie bardzo przypomina to, co robił przybysz w 10 sezonie. Sprowadzał on na wyspę Fortnite miejscówki z innych czasów i wymiarów pod takie właśnie ogromne kopuły. Może się okazać, że Tony Stark ma podobny plan. Pod tą kopułę mógłby wpuścić fragment swojego świata, a te półkule, które wlatują do świata Fortnite już dzisiaj, mogą być efektem ubocznym tworzenia swojej własnej szczeliny. Dzięki wyciekom wiemy też, że do gry wejdą specjalne skrzynki firmy Tony'ego Starka i nawet jego własna odpicowana fura. Więc jest możliwość, że to właśnie tutaj Tony przeteleportuje swoją bazę i resztę superbohaterów. Co ciekawe, na grafice promocyjnej Srebrnego Surfera widać, że w tle, na miejscu farmy Fury, znajduje się coś innego, jakieś tajemnicze pole. Fortnite często na takich grafikach i zwiastunach używa specjalnej, nieistniejącej wersji wyspy. Więc miejcie to na uwadze, że to może być tylko taka wersja do ujęć. Ale tak czy siak, chciałem to pokazać. To może być nadchodząca lokacja do Fortnite. Poza tym na wyspie kilka dni temu pojawiła się też miejscówka Ant-Mana. Mieliśmy już okazję o niej porozmawiać w moim ostatnim filmiku, ale przeoczyłem jedną znaczkę. Na miejsce z wodą widnieje napis Anton. Anton to imię latającej mrówki Ant-Mana, która może wejść do gry jako lotnia, jeśli Ant-Man wejdzie jako skin do sklepu. Dalej w temacie sekretów na wyspie to zauważyliście, że na helikarierze znajduje się skarbiec? Taki działający skarbiec, który wymaga karty dostępu. Na helikarierze oczywiście nie ma żadnego bossa, ale ta mała ciekawostka podpowiada nam, że może kiedyś helikarier stanie się miejscówką nad wyspą. Na budowę tej miejscówki poszło dużo pracy. Jest mega duża i pełna szczegółów, więc ma duży potencjał na bycie zwykłą miejscówką w grze na wyspie. Przy jednym ze stanowisk na górze leży opaska na oczynnika Fury'ego, dyrektora tarczy. Kto wie, może on tutaj byłby bossem. Co byście powiedzieli na jego skina? Właśnie, nowe skiny. W ostatnim update'cie dodano nowe skiny. Nie mówię teraz o karnecie bojowym, a o skinach, które pojawiły się w plikach gry i wejdą do sklepu. Mam tu na myśli przede wszystkim Dread Fate i Dread Omena. Warte uwagi jest to, że są one przeróbkami skinów z 4. sezonu, poprzedniego rozdziału. Fabuła tamtego sezonu opowiadała o tym, jak na wyspie Fortnite był nagrywany film o superbohaterach i superzłoczyńcach. I te dwie postacie, Fate i Omen, były złoczyńcami w tym filmie. 2 lata później, w 4. sezonie 2. rozdziału do gry wchodzą ich odświeżone skiny. Swoją drogą to moim zdaniem są kozackie. Do plików gry dodano też nową emotkę, która jest tańcem z TikToka Say So. Niestety nie mogę wam puścić oryginalnej muzyki tej emotki z uwagi na prawa autorskie. Tak za to wygląda nowa emotka o nazwie Unicykl. Jazda na jednym kole. Dodano jeszcze nowego skina Mrocznej Czachy. Posiadacze skina 10 za to otrzymali za darmo nowy styl do tego skina. Ale czy zauważyliście, że proporcje postaci w tym nowym stylu są inne? Nowy styl został dostosowany do nowego modelu postaci żeńskiej, który wszedł w 2. rozdziale. Nowy model jest drobniejszy. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.